początku w rodzinie wszyscy byli za UKS-em, więc nie było innej drogi niż UKS. Sam byłem kibicem tego klubu. Pamiętam wygrane derby 2-0 u siebie, bramki strzelali Adamski i Kłos. Pamiętam derby wygrane na Widzewie, gdzie Marcin Mięciel strzelił bramkę. Ale też pamiętam te gorsze mecze, gdzie w pierwszej lidze przegraliśmy bodajże 7-1 z Flotą Świnoujście, jeżeli dobrze pamiętam, więc były wzloty i upadki na mojej drodze kibicowskiej tego klubu. Ale to się zmieniło, gdy wyszedłem na pierwszy mecz na Termalice. Już zostałem wtedy zawodnikiem klubu, można powiedzieć, więc już nie mogłem tak kibicować jak kiedyś, ale nadal jestem kibicem. Po wyjeździe nadal będę kibicował klubowi, będę śledził i jak tylko będę mógł, będę się pojawiał na meczach w Łodzi. Jak zaczynałem, miałem 7 lat. Moim pierwszym trenerem był Robert Grzywocz. Myślę, że jak każdego było marzeniem, który wtedy zaczynał w UKS-ie, zadebiutować w pierwszym zespole. A takie dalsze marzenie na pewno była gra w reprezentacji A. Myślę, że takie dwa główne cele, które napędzały mnie do dalszej pracy. Zaczynaliśmy z Jaśkiem grać w piłkę, gdy mieliśmy 7 lat i od tego wieku, powiem szczerze, według mnie nie zmienił się zbyt dużo. To, z czym mi się on kojarzy, to ze szczerością. Taką, że zawsze był szczery w emocjach i nigdy raczej tego nie ukrywał. I z atomowym uderzeniem. Taki był zawsze od młodych lat i na turniejach potrafił naprawdę krzywdzić bramkarzy drużyn przeciwnych i mnie na treningu, więc z tego na pewno on mi się kojarzy. Od samego początku, o kim się mówiło w UKS-ie już za mało lata, no to był Jan Sobociński. Od zawsze wszystkim imponował, każdy chciałby pójść w jego ślady, bo zawsze był taki sumienny. Od początku był charakterny na pewno, zawsze walczył o swoje, no i zawsze miał bardzo mocne uderzenie, no i to czy to na boisku, czy na hali, zawsze tym imponował na pewno w dużej ilości chłopaków. Korner dla łódzkiego klubu sportowego, 42 minuta i gol! Jest 1-1, Sobociński! Po debiucie i bramce z Niecieczą czułem wielką radość, że udało mi się szybko zadebiutować w UKS-ie i na dodatek strzelić bramkę w klubie, w którym się wychowałem i stawiałem pierwsze kroki. Nie myślałem, jak się potoczy dalej moja kariera. Skupiłem się na tym, żeby dalej pracować i dostawać kolejne szanse. Myślę, że najlepiej wspominam awans do Ekstraklasy, bo to było niesamowite przeżycie awansować po tylu latach odbudowy klubu z klubem, który ma się w sercu. I tak jak mówię, to było niesamowite uczucie. Miałem dobre momenty i te gorsze w UKS-ie. Ale nauczyło mnie to, że trzeba patrzeć w przód i dalej wykonywać swoją pracę. Wylała się na mnie spora fala hejtu, ale to nauczyło mnie być właśnie odpornym na to wszystko. Zbudowało moją psychikę i pokazało też, kto był ze mną w tych dobrych, ale w tych też trudnych momentach, kto mnie wspierał, za co wszystkim dziękuję. Pirulo, dobre dośrodkowanie i minął się Smuk. Fantastyczna bramka, no ale mamy niestety błąd debiutującego barwach Stomilu Olsen bramkarza, a Sobociński chyba strzelcem bramki. Tak. Po podpisaniu umowy z Charlotte było dużo radości, ale musieliśmy ją trochę tłumić ze względu na to, że przed nami były jeszcze testy medyczne, które na szczęście okazały się pozytywne. I wtedy dopiero już po oficjalnym podpisaniu, przedstawieniu można było się cieszyć. Jest wiele spraw takich pozasportowych, które jeszcze musimy dopiąć do końca, choćby zielona karta, której jeszcze nie mamy. Musimy wykonać odpowiednie badania i odbyć rozmowy w ambasadzie. Plus ewentualnie jeszcze w tym roku chcemy załatwić mieszkanie.
i myślę, że zamkniemy się w tym roku ze wszystkimi sprawami takimi pozasportowymi. Wszystkim młodym kolegom z Akademii chciałbym powiedzieć tylko, że trzeba wierzyć w swoje marzenia, dążyć do upragnionego celu, nie słuchać opinii innych, skupić się po prostu na ciężkiej pracy i wyłącznie na sobie. Chciałbym podziękować wszystkim kibicom za wsparcie. Dobrze wiem, jak to jest, kiedy drużyna przegrywa i kibic jest zły, wkurzony, że wynik nie jest po jego myśli, ale wtedy drużyna najbardziej potrzebuje waszego wsparcia, więc proszę was, żebyście do końca wierzyli w tą drużynę, bo jest bardzo mocna i wierzę, że zakończy się to wszystko happy endem. Ładnie tu ułożył Nowak! Nie ma gola! Jakimś cudem przeszła piłka między trzema zawodnikami, zatrzymała się na... Zobacz, tutaj jest... Zatrzymamy, zatrzymamy FKS! Zatrzymamy, zatrzymamy!